kiedy. No i co ty tam, Paweł, znajdę? Robisz? Szukam kolanka. Efekty są? Jest kolanko. O, jest faza drugiego kolanka, panie. No i co teraz z tym zrobić? Jedno czy drugie kolanko? A to o to chodzi, bo ty klękasz na kolanko i to po tym się poznaje fazę kolanka. Pawełek, każdy za kolanka złapać potrafi, ale czasem można się naciąć. Chcesz tutaj... Wiem, żeby... że nie ma tu sprzyjających okoliczności do łapania za kolanko. Złapać. Jak złapasz za wcześnie za kolanko, to możesz sobie problemów narobić, więc trzeba wiedzieć, kiedy to pierwsze kolanko dokładnie jest. To jest drugie kolanko. Ty masz dwa kolanka. Ty masz dwa kolanka. Zobaczymy, co ma roślina. My poszukamy. Chodźcie pod samochód przed pierwszego kolanka. Najpierw mi powiedz, dlaczego to jest takie ważne, żeby ustalić tą fazę kolanka. Czy nie można przyjść i zobaczyć, ładne, ma 10 cm, to jadę z zabiegiem. Po co ustalanie tego kolanka? Do czego to komu potrzebne? Bo pewne zabiegi musisz wykonać dopiero w okolicach pierwszego kolanka, bo po nim. Dlatego też nieraz, jak podchodzisz na pole i wyczuwasz to pierwsze kolanko, okazuje się, że to wcale nie jest faza BBCH31, tylko jeszcze wcześniejsza faza, BBCH30. Ja tak będę drążył temat, bo o tym kolanku czytamy, słyszymy, tylko nie każdy z nas wie tak naprawdę, o co chodzi z tym kolankiem. Chodź, to jest banalne, ja ci pokażę, kiedy jest pierwsze kolanko. Zobacz, czyli te się nie liczą. Problem. Kiedy robisz ten zabieg i kiedy znaleźć to kolanko, jak znaleźć? No tak, bo to ani kalendarz nie gra roli, bo ten rok do poprzedniego w ogóle nie możemy porównać, tak? Czy chcesz się nauczyć? Chcę, to dalej tak, chcę wiedzieć, kiedy jest kolanko. Tylko co z tymi? Możesz sobie zachować. Dobra. Kamil, kolanko już znalazłem na polu. Ale ponieważ to jest tak ważne, powiedz mi, jak znaleźć tą fazę kolanka, jak ją określić prawidłowo na roślinie, no bo co, no, zboże jak zboże. Powiem ci, że trudniej jest znaleźć chyba na polu takie kolanko, jakie ty znalazłeś, niż w roślinach. W roślinach jest to prostsze. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby określić pęd główny, czyli to już jest obrana roślina. Do tego dążymy, ale rośliny możemy mieć w takiej postaci. Jak to znaleźć? Przede wszystkim to, co jest najdrobniejsze, najprawdopodobniej nam w ogóle odpadnie, ale tym się nie przejmujemy, tylko szukamy najgrubszego pędu. To możesz pokazać naszym widzom to dokładnie, który to pęd? Dwa. Mhm. Ja określam jako najgrubsze, tak? Dobra. I mamy ten pęd, no. Dobra, nie, jeszcze nie. Czasem może się zdarzyć tak, że zobaczcie, tutaj mamy dwa najgrubsze pędy. Dlaczego? Bo roślina jest dobrze wyregulowana i z tego będziemy mieli po prostu plon, który przetniecie możecie jeden i drugi. Tutaj mamy przypadek taki, gdzie roślina już jest obrana, czyli odrzuciliśmy wszystko i bawimy się teraz w jej cięcie. Chirurga. Możemy sobie ściąć ją z góry, żeby było nam łatwiej. I teraz tniemy przez środeczek rośliny po to, żeby odsłonić kolanka. Ale co, że ten? No sprawdzamy. Odwijać portki? Sprawdzamy wiek. Trzeba się dobrze skupić na tym, żeby to przeciąć. Można szybko, ale nie wiadomo, czy wyjdzie. Pyk. Proszę bardzo. Książeczka. Książkowo. Bardzo proszę o zbliżenie. I teraz tak. Węzeł krzewienia. Pierwsze kolanko. Drugie kolanko. I teraz tak, faza rozwojowa pierwszego kolanka polega na tym, że między węzłem krzewienia a pierwszym kolankiem, czyli tym zielonym przebarwieniem, ma być minimum centymetr. Patrzymy, no jak strzelił, tutaj już jest ponad centymetr, czyli mamy tutaj już zaawansowane pierwsze kolanko. Kiedy natomiast nastąpi drugie kolanko? Bo tutaj już też pojawiają się schody. Jak się znajdzie dwa? Kiedy odstęp między tym kolankiem a tym kolankiem będzie miał przynajmniej 2 cm, czyli to kolanko górne musi nam odskoczyć na przynajmniej taką odległość. Wtedy będziecie mieli fazę drugiego kolanka. Jest to bardzo proste. Jeżeli odstęp tu będzie mniejszy niż centymetr, to jest BBCH30. Jeżeli jest większy niż centymetr, jest to BBCH31, a jeżeli między kolankami tutaj jest ponad 2 cm, to jest przynajmniej BBCH32. A teraz ja mam do ciebie pytanie. I co z tego? Co to oznacza? No już, dobra, wiemy, że jest to kolanko. I co teraz powinienem na polu zrobić, jak już mam tą fazę jednego kolanka, jako a za chwilę dwóch? Jako profesjonalista od nawozów, wiesz, że nawożenie polega na tym, że najpierw robisz analizy gleby i wiesz dokładnie, co w nich jest. Tak samo stosowanie środków ochrony roślin bądź samo nawożenie odbywa się w określonych fazach, dlatego te fazy musimy
wiedzieć, jak odszukać i wiedzieć, w jakiej fazie dokładnie jest roślina po jej sprawdzeniu. Po to każdy powinien wiedzieć, jak dokładnie określić fazę pierwszego kolanka, Jarek, po to, żeby zastosować odpowiednio środki. Słucham, co stosujesz w fazie pierwszego kolanka? Masz minutę na odpowiedź. W fazie pierwszego kolanka? Minutę mam, a bardzo mało, wiesz? Przede wszystkim to zależy, co chcę osiągnąć w tej fazie pierwszego kolanka. No ale co? Wiesz? Najważniejsze zabiegi. Mamy najważniejsze, najważniejsze zabiegi to tak. Jeżeli jest to za pierwszego kolanka, to jest tak naprawdę koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło, nie? Więc co? Druga dawka azotu. Na tej pszenicy... Czyli już w tym momencie nie dokrzewimy. Już teraz koniec krzewienia. Pszenicy, która już osiągnęła fazę pierwszego kolanka, nie dokrzewimy. Bardzo, tam są już pędy dominujące, więc nie ma szans, żebyśmy ją dokrzewili. Pszenica nie utworzy dodatkowych pędów, także nie mamy na to szans. Na to szansę mieliśmy w okresie krzewienia. Na tej pszenicy poszła już druga dawka azotu w formie RSM-u. Jakieś zabiegi środkami? Co do zabiegów środkami, nie było robione jako tako grzybówki jeszcze do tej pory. Był podawany wodorotlenek miedzi, który wpływa na pszenicę czyszcząco. Wszelkiego rodzaju pozostałości po zimie wodorotlenek czyści. A przepraszam, ile on Ciebie kosztował? Wodorotlenek miedzi kosztował mnie około 8 zł na hektar, więc jest to żadne... I wpisujesz to jako odżywianie, czy jako grzybówka? Bo chyba to bardziej w pszenicy byłoby jako dokarmianie, co? Wiesz, ogólnie mówi się, żeby pszenicę dokarmiać miedzią, natomiast miedź jako miedź jest też środkiem czyszczącym. No to zawsze więc wszelkie możemy miedziany to połączyć jako odżywianie z doczyszczaniem. Ja sądzę, że o tym to nagramy cały odcinek. Wy już wiecie dokładnie, jak określać fazę pierwszego kolanka. Napiszcie nam w komentarzach, czy robiliście to poprawnie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. I widzimy się w kolejnych odcinkach. I przyglądajcie się uważnie na polach, bo naprawdę skarby są. Kolanka są.